Rozmawiamy również z proboszczem parafii świętego Jana Chrzciciela w Kutnie, księdzem Mirosławem Romanowskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Proszę księdza, jak w związku z dekretem biskupa łowickiego przebiegnie organizacja uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych? W naszej parafii tradycyjnie liturgia Wielkiego Czwartku i Piątku będzie o godzinie 18:00, w sobotę natomiast Wigilia Paschalna o godzinie 20:00, msza święta rezurekcyjna w niedzielę wielkanocną, choć bez procesji, wyjątkowo o godzinie 6:30, potem msza o 9:00, 10:30, 12:00, o 13:15, dodatkowo o 16:30 i wieczorna o godzinie 18:00, tak pokrótce te dni Triduum będą wyglądać. Jak rozumiemy, zgodnie z ograniczeniami pewnymi, mogą w nich uczestniczyć, może w nich uczestniczyć 5 osób. A w jaki sposób te osoby mogą być zapewnione, że wejdą do kościoła? Kto to może być? No to są osoby, które zamówiły intencje mszalne. One mają pierwszeństwo, żeby wejść do kościoła. I z tego powodu, jako duszpasterze, dajmy taką możliwość uczestnictwa w liturgii tych dni naszym parafianom poprzez duchową łączność w czasie transmisji, którą każdego dnia przez Facebook przeprowadzamy i chcemy również transmitować liturgię Triduum Paschalnego, a także w niedzielę wielkanocną mszę rezurekcyjną o 6:30 i mszę świętą południe o godzinie 12:00. Bo parafia świętego Jana Chrzciciela jest jedną z niewielu w Kutnie, która transmituje mszę, czyli one będą na żywo, msza wielkanocna, 6:00 rano, transmitowana na żywo na Facebooku parafii. Tak, 6:30 rano. Też msza w południe, w sumie o 12:00. A co z działaniami, które jak gdyby no nie mogą odbyć się online? Pytam o spowiedź świąteczną. No tak, to jest również bardzo ważna rzecz, nasze pojednanie się z Panem Bogiem, oczyszczenie naszego serca, dlatego chcemy umożliwić skorzystanie z tego sakramentu, spowiedzi. Także zaplanowaliśmy Wielki Poniedziałek i Wtorek spowiedź w godzinach od 9:00 do 13:00, od 15:00 do 17:00 i wieczorem od 18:30 do 20:00. Wielką Środę natomiast tylko przed południem od 9:00 do 13:00. I w tych dniach i godzinach dla chętnych będzie również możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Wielką Sobotę natomiast spowiedź przez cały dzień będziemy podejmować od 9:00 do godziny 18:00 i wtedy również będzie możliwość adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Czy jakieś środki bezpieczeństwa w związku z tym są podjęte? Ktoś będzie pilnował porządku w kościele? Tak, no chcemy, żeby nie było oczywiście większej ilości niż 5 osób w kościele w danym momencie, więc myślę, że tutaj nasze jakieś służby porządkowe ustawimy w drzwiach, żeby zachować to bezpieczeństwo. I jeszcze jedno pytanie, też ważny obrząd świąt wielkanocnych, święcenie pokarmów. Jak w tym roku to może wyglądać? No, święcenie pokarmów nie będzie w kościele. Jest przewidziana specjalna modlitwa błogosławieństwa pokarmów, do której zachęcamy w naszych rodzinach przed świątecznym posiłkiem. Zresztą zawsze powinniśmy się modlić przed spożyciem posiłku, a zwłaszcza w święta wielkanocne, tym bardziej. Więc do takiej modlitwy w naszych domach przed posiłkiem zachęcamy, zapraszamy. Gdzie wierni mogą znaleźć taką modlitwę? Umieścimy ją na naszej stronie internetowej, na Facebooku, także będzie możliwość ściągnięcia jej. I na koniec serdecznie poproszę o życzenia wielkanocne w tych trudnych dla mieszkańców naszego regionu czasach. Mówię krótko. Wszystkim życzymy na te dni Bożego pokoju, bo myślę, że ten pokój jest najbardziej potrzebny, a może go dać tylko Jezus, który kocha, który zmartwychwstał, a więc żyje, jest z nami i niech będziemy przez te dni i spotkania z Nim gorąco wszystkim i sobie życzę. Bóg zapłać, bardzo dziękuję za wypowiedź. Wszystkiego dobrego na święta z Bogiem.